trwa wojna na Ukrainie. Wkrótce będzie to już 50. dzień, a my przenosimy się teraz na konferencję, gdzie trwa już konferencja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konferencja pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy. Bardzo dokładnie analizując każdy zapis i każde zmiany, te, które dzisiaj zaproponujemy, one są wynikiem takiej bardzo pogłębionej rozmowy, bardzo często też kompromisu, bo na przykład propozycje ze strony doradców podatkowych, a ze strony księgowych nieco się różniły. I tutaj to są propozycje, które, no mogę powiedzieć, są uzgodnione i które mają akceptację ze strony tych, którzy będą ostatecznie realizować to, co my dzisiaj proponujemy. Taka najważniejsza, która oczywiście była... W oczekiwaniu na konferencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji łączymy się teraz z naszym gościem Tadeuszem Płużańskim. Halo, halo. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam również. Wszyscy żyją Ukrainą, a przynajmniej ci wszyscy, którzy interesują się polityką międzynarodową, wojną, napaścią Rosji na Ukrainę. Ale kwiecień i to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, nie tylko w sferze militarnej, ale w sferze zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa, jak już część komentatorów sprawę nazywa, to pobudza nas do refleksji nad kwietniem, który w ogóle jest miesiącem trudnym, jeśli chodzi o naszą polską historię. To jest miesiąc, w którym nasze myśli zwracają się ku ofiarom zbrodni katyńskiej. Ja mówię zbrodni katyńskiej, ale nie o sam Katyń chodzi. Chodzi o zaplanowaną, celowo przeprowadzoną na chłodno, na zimno eksterminację elity narodu polskiego w 1940 roku. Pewną metodykę, którą stosowała Rosja carska, którą stosował Związek Sowiecki. No i teraz patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, takie smutne refleksje się w nas rodzą. Czyżby nie zmieniło się nic? Niewiele się zmieniło, przynajmniej rzeczywiście metody ekspansji, można powiedzieć, pozostały. Zarówno te metody zbrojne, czyli agresywna polityka Rosji, która wyraża się czołgami, która wyraża się agresją militarną, ale metody propagandowe są nie mniej istotne. Dzisiaj nawet chyba ważniejszy jest to oręż niż czołgi. No i tutaj mamy propagandę, która jest żywcem, można powiedzieć, wyjęta z czasów sowieckich, z czasów stalinowskich. Dzisiaj przecież Putin wyzwala, walczy z faszyzmem, za chwilę będzie chciał przyłączać tereny do swojego państwa. To samo robił Stalin, tak? On też wyzwalał, walczył z faszyzmem, też przyłączał do Związku Sowieckiego wówczas i to właściwie wszystko było takie niewinne, czyli te operacje agresywne miały charakter przecież nie inwazji, napaści, agresji, tylko wkroczenia. Jest takie właśnie magiczne słowo, które do dzisiaj niestety nam towarzyszy. Zasadnicza różnica między tym, co robili Niemcy, bo Niemcy nas od 1 września 1939 roku napadli, dokonali zbrojnej agresji, a co zrobili Sowieci? Tylko i wyłącznie wkroczyli. A cel tego wkroczenia jest też znany, o tym już zresztą mówiłem. Wkroczyli, aby wyzwolić, i to jest drugie to magiczne słowo, które towarzyszyło nam przez lata kontaktów z Rosją bolszewicką, czy to w roku 1920, czy w roku 1939, czy po ponownym wejściu Armii Czerwonej w roku 1944 i 1945, a dzisiaj niestety dotyka to Ukraińców. Przerażające momenty, te, które też przed nami zapewne, bo oprócz tego wszystkiego, o czym mówimy, czyli agresji zbrojnej, oprócz propagandy zakłamanej, oprócz mordowania ludności cywilnej, mamy jakieś dramatyczne informacje o obozach filtracyjnych, o zsyłkach ludności, tym razem ukraińskiej, na wschód, przymusowych wysiedleniach. No przecież my to też już
odczuliśmy. Prócz zbrodni katyńskiej, tak jak pan redaktor powiedział, co oczywiście obejmuje wszystkie te miejsca, gdzie polscy jeńcy zostali przetransportowani, a potem w ramach, i tu kolejne zakłamanie, w ramach rozładowywania obozów, prawda, tak się to nazywało, byli mordowani w różnych miejscach. Zresztą do dzisiaj nie wszystkie zostały rozpoznane, jak na przykład Bykownia pod Kijowem, czy Kuropaty jeszcze bardziej, prawda? Tu jest wciąż tajemnica, nie mamy pełnych list imiennych ofiar, czyli Kuropaty pod Mińskiem, to mamy cztery wielkie wywózki Polaków na wschód, tak? Nawet szacuje się, że milion osób w ten sposób został wywieziony. W ramach represji wielu nie wróciło, prawda? Ciężkie roboty, prace w kopalni uranu czy złota przy wyrębie lasów, tajgi, prawda? No to są koszmary, które dzisiaj spotykają Ukraińców. Wszystkie państwa, tak jak podkreśla w swoich książkach wielokrotnie Wiktor Suworow, wszystkie państwa, z którymi Związek Radziecki graniczył na zachodzie, na swojej zachodniej granicy, w latach 39-41 padły ofiarą agresji. Od północy idąc Finlandia, państwa bałtyckie, Polska, Rumunia, tak, Besarabia rumuńska. W żadnym wypadku nie została wypowiedziana wojna i w ogóle nie używano słowa wojna. Wojna dla Związku Radzieckiego zaczęła się w 1941 roku, kiedy to Niemcy zaatakowały w czerwcu tą potęgę, która też szykowała się, by wyzwalać resztę Europy. No i dokładnie właśnie tą samą mamy w tej chwili narrację o wyzwalaniu, o braniu w opiekę ludności Donbasu, bo i w ogóle ludności całej Ukrainy, która ma być wyzwolona od banderowców, neonazistów, bo takie padają określenia, narkomanów, bo też się ten wątek pojawił w pewnym momencie w propagandzie rosyjskiej. Mam wrażenie, że u części przynajmniej państw wywołuje ta propaganda i te agresywne, zbrodnicze postępowania efekt odwrotny od zamierzonego, to znaczy potęguje ich chęć zintegrowania się ze strukturami NATO, ze strukturami europejskimi. Szwecja, Finlandia, która przecież była częścią Imperium Rosyjskiego, która padła ofiarą agresji w 1940 roku ze strony Sowietów, chcą w tej chwili jak najszybciej wstąpić do NATO, no bo widzą już i znają też z historii, czym grozi sąsiadowanie z Rosją, jaka by ona nie była, carska, komunistyczna czy postkomunistyczna jak teraz. Rzeczywiście tu jest pewien no, można powiedzieć, historia sprzyja Ukraińcom, sprzyja czas, w jakim to wszystko się dzieje. Przypomnijmy, że kiedy Polska była napadana przez Związek Sowiecki, nie było przecież komórek, nie było internetu. Ta walka się toczyła często w izolacji, w osamotnieniu. Szczególnie na przykład walka żołnierzy wyklętych po roku 1944. Przecież świat tego de facto nie znał, nie widział, nie mógł też pomóc, gdyby nawet chciał. Czy ktoś widział, jak mordowany był Rotmistrz Pilecki? Strzałem w tył głowy? Oczywiście nie. Dzisiaj zbrodnie rosyjskie na Ukrainie widzimy, tak? I to otwiera też drogę do ratunku, do pomocy. I to jest zasadnicza różnica, tak? To jest właśnie punkt dla Ukrainy, dla Ukraińców, że oni się mogą dzięki temu skutecznie obronić. Natomiast jeszcze jeden ważny aspekt przynajmniej tutaj jest, bo co dalej, można spytać. No i teraz celem, jak wiemy, Putina jest zdobycie, opanowanie całkowite Donbasu i włączenie do Związku Sowieckiego, tak? I tutaj też ten mechanizm jest znany z historii. W 20 roku mieliśmy Polrewkom, tak? Czyli Komitet Rewolucyjny, który udawał polską władzę. Tam był Dzierżyński, tam był Marklewski. W 39 roku mieliśmy kolejnych polskich zdrajców, którzy jadąc za Armią Czerwoną w zaplombowanym pociągu byli gotowi tę władzę
przejąć. I tak się niestety stało we wrześniu 1939 roku. Żeby nadać temu ramy prawne, przeprowadzono referenda i te referenda raz i wybory wykazały nową władzę, tak? Czyli kandydaci sowieccy objęli stery rządów i na tak zwanej zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie, a potem wybrane w ten sposób zgromadzenia ludowe ogłosiły chęć przystąpienia do Związku Sowieckiego. Dzisiaj to samo chce zrobić z Donbasem Putin. Oczywiście idealnie dla niego byłoby wcielić całą Ukrainę do jego imperialnej Rosji, ale to się zapewne nie uda, to już dzisiaj wiemy. Natomiast nie uda się na razie. To nie jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech. To już widzimy, że ta operacja w ciągu najbliższych dni się nie powiedzie. Natomiast spotkałem się z takimi opiniami komentatorów, ekspertów od spraw wschodnich, że przyłączenie, rozbiór faktycznie Ukrainy, przyłączenie większego czy mniejszego, ale skrawka Ukrainy tak naprawdę nie jest dla Rosji żadnym zwycięstwem. Że tylko likwidacja wolnego państwa ukraińskiego może być traktowana przez Rosję jako zwycięstwo. I temu ta inwazja początkowo, bez żadnych ogródek, o tym mówił Putin, temu miała służyć. No, jeżeli się mówi o przeprowadzaniu denazyfikacji jakiegoś państwa, pomijam całą absurdalność tego stwierdzenia, to taka operacja jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy ma się pełną kontrolę nad całym terytorium tego państwa. Więc oni będą do tego dążyć, czy teraz, czy za pół roku, czy za rok, ale do likwidacji państwa ukraińskiego. No, to prawda. Ten plan, program Maksimum teraz się nie udał. Realizują programy Minimum. Czymś Putin musi się pochwalić, jakimiś zdobyczami. I będzie się chciał pochwalić w tej chwili Donbasem, bo na więcej go nie stać. Coś zapewne będzie chciał zademonstrować 9 maja podczas Parady Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie. I być może tutaj właśnie, no przynajmniej nawet jeśli to nie będzie zgodne z prawdą, to ogłosi jakieś tam zwycięstwo, prawda, w wojnie z tymi faszystami z Ukrainy. Jakąś część uzna za wyzwoloną. Ciekawe skądinąd, kto na tą Paradę Zwycięstwa przyjedzie, czy na przykład Niemcy, tak jak mają w zwyczaju, pojawią się u boku Władimira Putina. Chyba będzie im to trochę niewygodne. Natomiast wracając do tego głównego nurtu myślenia, zapewne trzeba się spodziewać, że te tereny zajmowane, oby jak najmniej, prawda, oby to w ogóle się nie działo w Donbasie, będzie tam też kreowana nowa władza, władza putinowska, władza rosyjska. I właśnie te nowe ciała, przedstawiciele tych nowych samozwańczych republik będą oczywiście wnosić o włączenie do Rosji Putina. Temu już miały wcześniej służyć te porwania, prawda, merów. Jakaś pani się pojawiła w jednym z tych miejsc, mówiąc, że teraz ona jest legalną władzą rosyjską, teraz ona tutaj rządzi, więc ta operacja trwa i będzie trwała. No i wracając jeszcze do tych analogii historycznych, tak jak wspominaliśmy, 39 rok i ta instalacja nowych władz marionetkowych na polskim wschodzie, a zachodniej Białorusi i Ukrainie, jak to eufemistycznie nazywali wtedy Sowieci. Takim głównym ośrodkiem politycznym, państwowym był wtedy Lwów, bo Wilno trafiło do Republiki Litewskiej, ale Lwów był rzeczywiście takim wielkim ośrodkiem. To było przecież polskie miasto, potężny ośrodek uniwersytecki. No i tu trzeba powiedzieć, że wśród tych nowych struktur powołanych przez Sowietów, oprócz no, absolutnych wywłok, znaleźli się ludzie z nazwiskami. Trzeba to ze smutkiem powiedzieć, że trafiły się tam osoby z nazwiskami, między innymi Chrześnica marszałka Piłsudskiego, Wanda Wasilewska w tych strukturach się znalazła, sporo ludzi sztuki, sporo ludzi związanych z ruchami politycznymi. No i to jest pytanie, dlaczego w różnych państwach, w różnych narodach znajdują się ludzie, którzy nie zawsze z przeładowaną dziewiątką przystawioną do głowy, często rzeczywiście z potrzeby serca, nie wiem, z błędnie odczytanych przesłanek historycznych,
dołączają do takich właśnie kolaboracyjnych struktur? To jest bardzo dobre pytanie, właściwie jedno z kluczowych. Trudno jednoznacznie znaleźć odpowiedź na przykład o powody kolaboracji polskiej z Sowietami po roku 1944. Wiemy, że nie kolaborowaliśmy z Niemcami, prawda? Był to jakiś margines marginesów. Natomiast potem niestety wielu Polaków dało się złapać na ten lep komunistycznej propagandy, czy też lepszego, a przynajmniej normalnego życia. Myślę, że to jest główna odpowiedź, tak? Chcieli funkcjonować w jakichś, prawda, w realiach, które dawały im możliwość pracy, zarobku, czyli koniunkturalizm, krótko mówiąc, prawda? Ja nie sądzę, żeby w Polsce większość tych, prawda, komunistów, która tu rządziła z nadania Moskwy, żeby oni byli wierzącymi w komunistami w ideę, prawda, Marksa, Engelsa, Lenina, taki Jaruzelski, prawda, na przykład. No to jest czysta koniunktura, tak? On się pnie po szczeblach kariery dla sławy, dla zajmowania wysokich stanowisk i większość zapewne tak robiła. A myślę, że dodatkowy element bardzo ciekawy jest taki, to jest bardziej pewnie pytanie do psychologa. No, system sowiecki, tak jak dzisiaj putinowski, daje pewną ułudę, prawda? Daje pewien miraż i legalizację, można powiedzieć, czegoś, co przecież nie jest właśnie wojną, nie jest napaścią, nie jest okupacją. Przecież to wszystko teraz na Ukrainie, tak jak w Polsce, odbywa się pod sztandarami właśnie wyzwolenia, wolności, praw obywatelskich, niezależności, suwerenności. I to też powoduje pewien problem psychologiczny, tak jak Polakom trudniej było, jak gdyby nawet chcieli współpracować z Niemcami, bo musieliby występować w mundurach, prawda, niemieckich. To było jasne. Jasny był podział między okupantem a ofiarą, a podbitym. Tak, system sowiecki, wiemy, że stworzył pozory, fikcję Polski, tak? Przebierali się często nawet marszałkowie, prawda, sowieccy w mundury marszałków Polski. Tutaj mamy przykład Konstantego Rokossowskiego, prawda? Będąc marszałkiem sowieckim, Stalin zapewne powiedział mu: no teraz, Konstanty, masz piękny mundur, jesteś obwieszony sowieckimi orderami, ale potrzeba chwili jest taka, że ty teraz musisz rzucić ten mundur i założyć mundur Polski. Będziesz teraz z mojego nadania polskim marszałkiem. Tak? Ale to wszystko się odbywa właśnie w ramach tej fikcji polskości. Tak? I to zapewne spowodowało, że jednak że to było pewne usprawiedliwienie, prawda, dla tych, którzy wchodzili w ten system, że my przecież będziemy Polakami, będziemy polskimi żołnierzami, politykami, prezydentami jak Bierut, premierami jak Cyrankiewicz, profesorami jak Zygmunt Bauman. Prawda? I to usprawiedliwiało właśnie te wszystkie niegodziwości i zdradę Polski, zdradę polskiej racji stanu, prawda? System sowiecki polega właśnie na takiej manipulacji, kłamstwie, prawda? Która tworzy pełniących obowiązki, czy Polaków, czy prawda, Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się rodzą te rzesze ludzi, którzy jednak w to wchodzą. Z tego, co przynajmniej na razie wiemy na temat Ukrainy, rzesze tych potencjalnych kolaborantów nie są na razie zbyt wielkie. Ukraina walczy, broni swojej niepodległości. Bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Tadeusz Płuczański był moim i Państwa gościem. A my za chwilę po przerwie wracamy do kolejnych rozmów, kolejnych komentarzy i informacji.